Witam w kolejnym odcinku Game Show Switch. Dzisiaj kolejne trzy przykłady teleturniejów, które zmieniły antenę. I na początek australijska wersja teleturnieju The Price is Right. Totalny weteran, jeśli chodzi o zmiany anten. Teleturniej ten przez od 50 lat, niemalże 50 lat, gościł na wszystkich najważniejszych australijskich kanałach telewizyjnych, czyli na antenach Wielkiej Trójki Australijskiej, czyli kanału 7, kanału 9 i kanału 10. A jak to było? A zaczęło się w roku 1963, kiedy to pierwsza ogólnoaustralijska wersja, ogólnokrajowa wersja The Price is Right, zagościła na antenie Seven Network. I trwała jedynie rok, przez ten cały rok 63. Oczywiście wcześniej, pod koniec lat 50. były dwie wersje lokalne, ale lokalnymi wersjami się nie będziemy zajmować, tylko właśnie tą ogólnokrajową, ponieważ ta wersja ogólnokrajowa odrodziła się 10 lat po skasowaniu, już w tej najnowszej wersji, tej, której znamy na przykład z TVN-u czy też z CBS. W roku 1973 teleturniej powrócił na antenę Network 10, już oparty o tą wersję z roku 72, ponieważ ta wersja z roku 63 jeszcze była na bazie tej wersji amerykańskiej z lat 56-65. W każdym razie w latach 1973-74 na antenie Network 10 teleturniej The Price is Right gościł po raz drugi i znowu został skasowany po roku. I znowu do końca lat 70. nie było go ani widać, ani o nim słychać. Aż w końcu powrócił na antenę kanału 7 w roku 1981 i tam pozostał do roku 86. Kiedy to ponownie został skasowany. Ale wrócił na kilka tygodni na antenę kanału 10 znowu w roku 1989. Tam wyszło kilkanaście odcinków i znowu program skasowano. I znowu padł w niebyt aż do roku 1993, kiedy to został wskrzeszony na antenie kanału 9. I miał tam aż dwa biegi. Pierwszy to bieg to lata 1993-98, drugi 2003-2005. No i znowu program skasowano. Aż do roku 2012, kiedy to w maju 2012 roku, dokładnie 7 maja, teleturniej powrócił znowu na antenę kanału 7 i tam pozostał aż do grudnia tego roku. Czyli od grudnia roku 2012 znowu ten teleturniej jest w niebycie. Znowu go nie ma na antenie. To był pierwszy przykład. Przykład numer dwa. Bardzo często, no chociaż nie tak często jak australijska wersja dobrej ceny, antenę zmieniał teleturniej Jeopardy w Niemczech, ponieważ zadebiutował w roku 1990 na antenie RTL, wtedy to się nazywało jeszcze RTL Plus, ale nie mylić z tym kanałem, który jest dostępny dzisiaj, pod nazwą Riskant. I tak pod nazwą Riskant był emitowany do roku 1993. Rok później, w 1994, pojawił się znowu na antenie RTL pod nazwą Jeopardy. Po prostu Jeopardy z takim logotypem, jaki tutaj możecie zobaczyć. I był tam emitowany do roku 1998, kiedy to przeniósł się na antenę TM3, gdzie pozostał do końca swojego pierwszego biegu, czyli do roku 2000. No i potem było 16 lat przerwy, aż w roku 2016 teleturniej ten powrócił na antenę RTL Plus. Tylko że tego RTL Plus, które jest znane obecnie. I to był drugi przykład. Przykład numer 3. Bułgarscy milionerzy. Najświeższy przykład. Wcześniej emitowani na antenie stacji Nova, bułgarskiej stacji Nova w latach 2001-2014, a od 1 kwietnia bieżącego roku, czyli od Świąt Wielkanocnych, na antenie pierwszego programu bułgarskiej telewizji publicznej BNT1. Właśnie był o tym odcinek Super Game Show Meister, regularny odcinek. No i przy okazji zadałem wam pytanie w ankiecie, czy jesteście za tym, aby podobny switch miał miejsce u nas. Czyli czy jesteście za tym, żeby polscy milionerzy przeszli z TVN-u do TVP1. No i w miażdżącej przewadze ponad 80% głosów przeciw. No ale w Bułgarii taki switch miał miejsce 1 kwietnia, czyli Wielkanoc. I to był ostatni przykład na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Game Show Switch. Cześć!